Także rozdzielczość już wam pokazuję. Obraz 920 na 1080, no zmniejszać jeszcze bardziej? Chyba nie. Wracamy do naszej przygody. Jak to wygląda tutaj? To jest ten Malichor, to jest zadanie główne. Na razie poboczne, tak myślałem. Tutaj mamy fajne zadania dla Sir de Corquillona. Rozbijanie obozów. Tak zwana eksploracja i kartografia. Dobra rzecz. W to się będziemy dobrze bawić, myślę. Śladami profesora Sera Ferdina. Znajdź notatki profesora. Nowy kupiec. To jest spotka się z Ulanem, przywódcą Wingamary, czyli tubylców. Jest jeszcze mistrz areny, czyli w sumie chyba zrobimy sobie główne. Z gubernatorem musimy się spotkać. Monia, po staremu uczelnia się zaczęła, mówisz? U mnie dobrze, no podobał mi się ten urlop, szczerze mówiąc. Podobał mi się ten urlop. Ale mówię, no robiłem, starałem się robić na tym urlopie to, co było mi najbardziej potrzebne, a że akurat tym razem to była cisza i spokój, no to tak wyszło właśnie. Czasami tak jest, myślę. No wydaje się, jakby mniej trochę się, kurde, tutaj ten zacinała gierkę. Ja sobie skoczę na chatę, bo rozkminiliśmy, że mamy swoją miejscówkę tutaj. Znaczy pierwszy tydzień mojego urlopu to zaszalałem od razu, wybiłem do Dublina i byłem jednego dnia byłem w bardzo wielu miejscach, odwiedziłem sporo miejsc. Tutaj możemy odpocząć, ja sobie odpocznę do rana. Jakoś tak dzień może. Także dobrze się bawiłem. Później jeszcze trochę szalałem, później się rozchorowałem i to też mi było w sumie na rękę, tak trochę na zasadzie, że nie chce mi się ruszać nigdzie. Tutaj jest jedno, drugie, tu jest jakieś zadanie. Spotkaj się z gubernatorem Teleme, tylko jak mam tam wyjść? Jest jakieś wyjście? Tędy brama chyba będzie jakaś, nie? I tam jest jeszcze dotrzeć do wioski. No dobra, to chodźmy tam. Tylko chciałem dzień włączyć, tak żeby nie było. No mówię, później się trochę rozchorowałem, ale spoko, bo siedziałem sobie na chatce, piłem sobie herbatkę, odpoczywałem. I tak w zasadzie zostało praktycznie do końca urlopu, że czułem, że potrzebuję świętego spokoju i odpoczynku, autentycznego odpoczynku po prostu, że muszę odpocząć, siedzieć, leżeć, nie? I tak szczerze mówiąc, to już mam ochotę wypisywać następny urlop. Gdzieś tam na styczeń, żeby nie czekać kolejnych 4 miesięcy na urlop następny, tylko sobie pyknąć gdzieś tak za 2 miesiące nawet już. Terre Fradée, czy jak to się tam czyta, składa się z kilku połączonych ze sobą regionów. W trakcie eksploracji odkryjesz obozy, które umożliwią ci odpoczynek i szybkie podróżowanie. Gdy dotrzesz do końca drogi, użyj interfejsu podróży, aby wybrać następny cel. W pobliżu dużych miast dostępne są także karawany, dzięki którym możesz szybko podróżować z miasta do miasta. No super. Także Monia, mówisz uczelnia. A gdzie ten kurde gubernator cały? Iść tam na górę trzeba iść. Także jak się zmniejszy tą rozdziałkę, to trochę lepiej to działa, chociaż dalej tam potrafi tak delikatnie przyciąć. Jak na moje, to wciąż muszą coś z tym zrobić, chociaż gdzieś tam czytałem. Kurde, chyba źle polazłem. Jak zwykle, dali by tu tą drabinę, tutaj by dali drabinę, by było spoko. A tak to ja muszę naokoło teraz drałować. No, gdzieś tam czytałem chyba na Steamie, że już tam szykują.
jakiś nieoficjalny patch był, no to go nie aplikowałem, bo tam było napisane, że jak chcecie sobie zaaplikować tego patcha, to koniecznie zróbcie backup starych save'ów, bo nie wiadomo, a jeżeli napisali, że nie wiadomo, to znaczy, że może nawet ten backup starych save'ów ci nie pomoże, bo skąd wiadomo, skoro nie wiadomo. Więc tego nie brałem, ale tam było napisane, no bo to jest tak w oczekiwaniu na naszego oficjalnego patcha, bo też widocznie ich jakby poczuli te coś takiego, że no presję chyba, że ej, wydaliście grę i naprawdę słabo to wygląda, nie? To tutaj mieliśmy się spotkać? Na środku drogi? A nie, bo to jest podróż gdzieś, okej, pokaż. Daleko nie jest. Wyruszamy. 2 godziny będę szedł. Ciekawe, czy coś po drodze może wyskoczyć na nas. Obozy kupców. Podczas długich podróży możesz zatrzymać się w obozie wędrownych kupców. Możesz tam kupić lub sprzedać przedmioty, zarządzać swoimi towarzyszami, albo uzyskać dostęp do swojej skrzyni. Stół rzemieślniczy umożliwia udoskonalenie sprzętu i wytworzenie eliksirów, aby przejść do następnego obszaru i dalej ścieżką. Czyli taki przystanek, można powiedzieć, checkpoint. To są, aha, bo to jest taki jakby mój obóz. I tutaj mamy ludzi, z którymi akurat ja sobie podróżuję. Wziąłem ze sobą Kerta i Siorę. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard? Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? No możemy iść, dobra, zgodzę się od razu poznać tego rekruta. Let's go. To są moje rzeczy. Młot zapomnianego boga. Wow. To jest co? Ciężka broń. Ciężka broń chyba nie dla mnie jest. Tutaj można kupić sobie coś, widzę. O! Jednoręczna broń biała. Zręczność 2. Akurat tego nie mam. Ale widzę, że dużo lepsza. Dużo lepsza. Celność 2 też potrzebne. Później się tam coś kupi, nie? Dopiero żeśmy w zasadzie przyjechali. Ja jeszcze się rozwijam. Że tak powiem. Ja sobie myślę, czy kuleczkę załączyć już. Jeszcze nie jest tak ciemno, ale chyba już można. Tak trochę, nie? Myślę, że może być. Zaraz się zrobi ciemniej, to załączy nam się automatyczny klimat na naszej super kamerce. A tymczasem tutaj mamy ciekawe miejsca. Ja mam wrażenie, że tu by się przydała taka minimapa jakaś mała, żeby co chwilę na to nie zerkać. Ale nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. Rozumiem, że no eksploracja w zasadzie, więc ciężko o to, żeby od razu minimapę dostać. Sam fakt, że mamy jakąkolwiek mapę, jest dobry chyba. O kurde, to chyba nie są moi przyjaciele. Nie wiem, sobie poradzę z nimi, ale spróbuję. Może sobie przypomnę, jak to wyglądało. Okej. O kurde. To jacyś magowie są. No zabił mnie od razu. Ja chyba powinienem omijać ich szerokim łukiem. Witam, Takeshi.
Jak tam? Chyba nie powinienem do nich podbijać. Jak oni mnie tutaj tak szybko zabili? Chyba na razie sobie ich ominę. Tam jeszcze jakiś wielki bubr przerośnięty, zmutowany. Co to jest? Niedźwiedź? Się tak czaję trochę, nie? Ale... Dobra. Może nie ma co się czaić właśnie. Tylko trzeba ich cisnąć tutaj, jak... szmaciarzy. Już podejrzewam, że te przerośnięte bobry są, kurde, słabsze od tamtej ekipy poprańców. Bo widzę, że mnie, kurde, jeden drapnął i mi nic nie jest nawet, a tamci to po prostu jakieś od razu na mnie zaczęli rzucać jakieś, kurde, kule niebieskie, czarujące. Tak aż i choruje? No ja, kurde, na urlopie chorowałem, cześć to. Ale spoko było, w sensie, nie wiem, czy wy też tak macie, nie? To ja wam się, tak jakby podzielę się z wami pewnym sentymentem może. Mianowicie, ja jak byłem mały, jak chodziłem do szkoły, byłem takim, wiecie, małym takim dzieciakiem, nie wiem, od 7 do tam 14 lat, 15, nie? To jak chorowałem, to po pierwsze nie musiałem iść do szkoły, a po drugie mogłem sobie leżeć w wyrze cały dzień i oglądać bajki ulubione. Albo grać na Pegasusie. I teraz jak na przykład miałem urlop, no bo jakbym nie miał urlopu, to musiałbym iść do pracy, no. Ale miałem urlop i byłem przeziębiony, tak dobrze przeziębiony byłem, nie? Że kurde, no... No byłem chory po prostu strasznie, tam kaszlałem, smarkałem, wszystko co się da, nie? To jak tak sobie siedziałem tutaj na bazie, czyli na tej chacie, na tym mieszkaniu i nie musiałem iść do pracy, tylko sobie siedziałem i grałem w gierkę, to wam powiem, że nawet fajnie było. Kurde. No bo jakbym musiał iść do pracy, to by było tragicznie. Na zasadzie, że mi się od razu... Że mi się od razu, proszę ja was, ten sentyment przypomniał co do tego dzieciństwa. No te bobry to ja mogę bić, bo kurde, ci bandyci to jeszcze nie są na moją miarę chyba na razie. No bo chyba, że jesteś tak chory, że nie możesz grać nawet, nie? No to wtedy... To wtedy już tak trochę... No tak też bywa, no. To nie jest jeszcze koniec świata, wiadomo, ale... Jak nie możesz sobie tej przyjemności, na tą przyjemność pozwolić, to już taka gorsza choroba, można powiedzieć, nie? W ogóle ty, gdzieś tam polazłem teraz. No jest ten exploring, jest, ale tutaj tych bandytów też się na nich zemszczę kiedyś. I to jest, proszę ja was, cała jakby lokacja, wnętrza Ganav, śpiewające wody. Jakieś znaczniki i inne rzeczy. Tutaj można znaleźć. Ten taki obelisk mi się z czymś kojarzy, myślę, że każdemu chyba. Jeszcze tak średnio mi, kurde, pasuje ten unik pod shiftem. Nie wiem czemu. Muszę pomyśleć, jak to zrobić. Czy może... Nie przełożyć sobie? A no, jeżeli już gorączka, no to nie przelewki. W sensie, że... Jeszcze nikt nie umiera, ale... Ale już jest zbyt dokuczliwie nieraz, nie? Dobra, przeszedłem sobie poziom. Tutaj jest chyba... obelisk, z którego mam wrażenie, że można coś zaczerpnąć. Jeszcze nie jestem pewien co. Okej, co my tu mamy? Ja tutaj szedłem trochę w tym kierunku. A... jednoręcznej broni białej. I leciałem jeszcze ten strzelanie. Myślę, że jeszcze pocisnę dalej to strzelanie na razie.
Atrybuty można dać, oczywiście musimy pyknąć, dam w zręczność, bo widziałem, że tam broń wymagała zręczności 2 punktów. A więc pyknę sobie tak. No i myślę, że spoko. Mogę zaczerpnąć sobie? To będzie chyba jakaś wioska tubylców. Tutaj w kupie można coś znaleźć chyba. No to kamienie są. Albo ruda, żelaza wręcz. Tam jakiś nietoper chyba. Ale fajnie to wygląda, spoko te krajobrazy, nie? Na razie. Myślę. Jakieś kurde harpie małe. Jakieś szczury skrzydlate. Ła! Ła, Jezu, ginę! Otruły mnie, kurde. Strasznie mnie otruły. A ty co, kurde? Ona już jebła na glebę. Ona miała tam niby coś leczyć, kurcze, ale na razie mi nie, chyba nie pomaga. Nie pomaga. Przywódca karawany tam był, nie zwróciłem na niego uwagi w ogóle. Idę z nim pogadać. I tak to leci, moi drodzy. Trochę jasno jeszcze dzisiaj o tej porze jest. Greetings. My caravan goes through all the cities and the journey is safe. So, where would you like to go? No, a nie, dobra, spoko, ja sobie... Okej, czyli taka opcja szybkiej podróży w razie gdybyśmy się zmęczyli gdzieś po tam po drodze, to jest okej. Przydałoby mi się, kurde, żeby ta kobieta na przykład tam potrafiła mnie wyleczyć w pewnym momencie, kiedy zobaczy, że jestem w ogóle ranny tylko. Gdzie? O kurde, niedźwiedź. A nie, to nie jest niedźwiedź. Ona od razu jakieś czary rzuca. Chyba. W Titan Questa pykacie? Tyle tych gier, a tak mało czasu, jak to zwykłem mówić. Też mi ostatnio kolega wysłał Destiny 2. Powiedział, że gra od paru dobrych lat i że poleca, żebym sobie sprawdził. Witam, Rewianek. I poleca, żebym sobie sprawdził, mówię... Kurde, no wiesz... Może sprawdzę, no bo naprawdę tyle tego jest teraz, że może być ciężko po prostu z tym, żeby to wszystko ogarnąć. Chociaż no patrzałem i wyglądało fajnie to Destiny, kurde, no i teraz tak. Ale to nie jedyna gra, która fajnie wygląda. No Titan Questa też mam od jakiegoś czasu już. Czekasz, kiedyś może jakaś szansa będzie, żeby go... Tylko widzicie, jak znacie mnie dobrze, wiecie jaki jest ze mną problem.
właśnie w taki, że ja jak coś nowego wychodzi, to ja w to nie gram, zostawiam sobie na później, nie? Na lepsze czasy. No i później tak na tym się kończy, że ja cały czas w stare gry gram, nie gram nigdy w nic nowego, no i potem mam plecy cały czas. Coś trzeba wybrać, wiadomo, ale jak będę tylko w gry starsze grał, to zawsze będę grał w starsze gry. Nie? A to akurat mój kolega z dzieciństwa, którego też tam znam już chyba z 25 lat. Na jednym osiedlu się wychowywaliśmy i z nim właściwie moje pierwsze, też jedne z tych pierwszych takich jakby przygód z PlayStation, bo on dostał konsolę PlayStation bardzo wcześnie, ponieważ jego rodzice tak pracowali, że oboje musieli go zostawić w domu samego, jak był mały, na jakieś tam parę godzin. No i kupili mu konsolę i on sobie na tej konsole rzeźnił. No i ja do niego często przychodziłem, jakbyśmy dosłownie małe knypki. No i wiecie. Bardzo się ucieszyłem, że do mnie tam, że do mnie napisał. My rozmawiamy ze sobą ogólnie, nie ma żadnego problemu, ale dawno na ten temat nie rozmawialiśmy, na temat gier może, i dlatego ucieszyłem się, że w ogóle mi coś polecił. No i akurat tak wyszło, że to było Destiny. A mówię, kurde, no może sprawdzę, bo naprawdę tyle tego jest. Starsze gry to nie taki zły pomysł, bo młodzież może ich nie kojarzyć. No nie kojarzy i właśnie ja u siebie na kanale ogrywałem już dosyć sporo starych gier i jeszcze będziemy ogrywać stare gry. Ale no to, co jest nowe, ma pierwszeństwo teraz już, bez dyskusji, tak jakby bezinteresownie. To jest jakieś plemię. Ale to nie jest naszym celem podróży, ale zawsze możemy tutaj coś zagadać. Beware of the Tenlands, Renaixe. They attack everyone they see, and now for a long while. Our village is no longer at peace. Every day we must fight. We will soon be forced to leave. Czaję. Nie ma łatwo. To jest dom Katarszacha. Czy długo mam kanał? Znaczy, założyłem sobie konto w 2015, ale nic na nim nie robiłem. Tam zacząłem wrzucać pierwsze filmiki 3 lata temu w sumie, ale to było takie, wiesz, jeden filmik, nie wiem, 5 filmików na tydzień z jednej gry, tylko takie, tak na poważnie to zacząłem streamować dopiero w zeszłym roku, może tak. A ty nie chcesz ze mną rozmawiać? Co jest? Hello there. Bear tear to mud? Renaixe, the Donegad cannot honor you with a visit. Stay out of our way. We have no interest in speaking with a mindshaker. Mindshaker? That's what you call missionaries, and we aren't missionaries. Never mind. The Donegad will not receive you. All right. We'll leave. Okay, nie chcesz ze mną rozmawiać. Może kiedyś będziecie mieli jakiś kłopot, to sami się odezwiecie, nie? To kurczę. Do nas. To jest jakiś obóz. Można sobie zaznaczyć. Dobra, pójdziemy teraz tam. Exploring mały. Wmontujemy tutaj. Szybki zapisik. Wiesz co, trochę mi w Titan Questie się nie podoba. To nie jest jakieś coś, co by przekreślało tą grę kompletnie, czy coś. Ale ja nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, nie? Bo ja nie grałem, szczerze mówiąc, w to, no. A zagrałbym, ale wiecie, jak jest. Tam chyba nie ma krwi, nie? Aha, tutaj możemy sobie rozbić pewnie obóz, może. Czy coś. Można rozbić obóz. Nie ma takiej potrzeby chyba. Chociaż może. Odkrywasz obóz. Jego lokalizacja jest teraz zaznaczona na mapie. Możesz stamtąd podróżować lub przenieść się tam bezpośrednio z interfejsu podróży. O.
Możesz tutaj wezwać swoich towarzyszy i zarządzać nimi. Możesz korzystać ze swojej skrzyni, warsztatu, odpocząć, uprzyjemnić sobie czas, siadając przy ognisku. Można odpocząć, ale chyba nie ma potrzeby. Jakieś takie. Także tak czy siak tutaj jest miejsce obozowe następne. Ale jeżeli Ragdoll dobrze nadrabia tą krew, to ja jestem w stanie wybaczyć to, że nie ma krwi. Nie no, tak szczerze mówię, bo to jest niby mały detal, ale tak, żeby w walce, wiecie, na miecze, topory i tak dalej, żeby krwi nie było. Nie? Już nie mówię, że musi się tam faktycznie lać normalnie wodospadami. Ale kurde... No żeby nie było w ogóle. Tam lisek uciekł, idziemy za liskiem, nie? Idziemy zobaczyć. Las nad wodą. Tak fajnie mi się to eksploruje, wam powiem, tylko jest, mam mały takie jakby obawę taką, że jestem jeszcze trochę słaby właśnie, bo... Pierwsze co, żeśmy wyszli z miasta, dostałem wpierdol od bandytów. Wygląda na to, że będę musiał zerkać na tą mapę co chwilę. Aha, zrobiłem koło. Tam można iść. Tam można iść. Tak, tędy się wraca na drogę. Okej, okay, jest klimat. Są szmaciarze. O ty łajzo. Ale mnie zatruł. Ale już mi przeszło. Czyżby moja koleżanka mnie podleczyła tak w międzyczasie, nie zwróciłem uwagi? Dzięki Rewianek, trzymaj się. Fajnie, że wpadłeś. Do zobaczenia, mam nadzieję, na następnych streamach. Fajnie się gadało. A my lecimy dalej z naszą przygodą, bo gierka wyszła miesiąc temu. Oczywiste, że tam jest łatana jeszcze. A 25 Outer Worlds czeka na nas. Wychodzi oczywiście Red Dead Redemption 2 na pecety, ale ta gra została już ograna chyba w każdy możliwy sposób, kiedy wyszła na... Na playa, no i ja nie widzę sensu, żeby w to grać na streamach po prostu. Kiedy przeważnie streamuję, no ja ci powiem tak, streamuję 3-4 dni w tygodniu. Musiałbyś sobie zobaczyć na banerze mojego kanału tak około 18, a w jakie dni, no to tak 3-4 dni pod rząd i musisz zobaczyć kiedy to jest, bo ja tak dokładnie ci nie powiem teraz, bo to zależy od tego, jak ja pracuję. I to będzie tak, wiesz, teraz to będą tak 4 dni przerwy i potem będę 3 dni streamował pod rząd o 18 jakoś, no. Wiesz, musisz sobie sprawdzić. Jakie to dni dokładnie, to ja nie pamiętam po prostu teraz. To jest jakiś starożytny skurczybek chyba. Zabił siorę. Ja już sam nie wiem, do kogo ja strzelam, ty. To on... No. No i on był ze mną czy nie, bo nie wiem. Ten koleś, co tu walczył, kurde, w płaszczu, to co on? Tam jakieś wydarzenie się wydarzyło, nie? Oni sobie walczą z tym potworem. Ale do nas też mają jakiś problem. Z tego, co widzę. O, debile. Te mnie może jednym, kurde, skokiem zabić, więc nie wiem, czy to jest też miejsce dla nas teraz. Nie, to nie jest dla nas miejsce, idziemy stąd. Jesteśmy za słabi na eksplorację taką chyba. Dobra, idę tam do tego głównego gościa, do tego głównego wątku.
Tak, no baner oczywiście na bieżąco aktualizowany. Ja tam na Discordzie może wrzucę, będę wrzucał też. Z reguły wrzucam chyba, co nie? Co tydzień. Kiedy następne streamy. I teraz też tak zrobię. Dobra, to nie idziemy teraz eksplorować, bo jesteśmy za słabi. To jest to, czego się obawiałem. I słusznie. Chyba. Śpiewające wody. Wiadomość w butelce w sprawie wyprawy profesora Serafedina. Każdego, kto znajdzie tę wiadomość, proszę o wysłanie jej do profesora Serafedina. Profesorze, zostałem zaatakowany przez morskie zwierzę, które chciał pan obserwować. Użyłem pańskich alchemicznych mikstur, próbując magicznie ją zranić, ale bezskutecznie. Udało mi się ukryć na jakiejś skale, gdzie bestia nie mogła mnie dosięgnąć, ale niestety nie wiem, jak teraz z niej zejść. Mam nadzieję, że otrzyma pan tę wiadomość i przyjdzie mi na ratunek. Gdzie ty żeś w las? W las na skałę nie wie jak zejść.